Ambasadora Mołdawii oraz jego małżonkę przyjął w ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand wspólnie ze swoimi współpracownikami. Prezydent zapoznał gościa z historią oraz teraźniejszością Wejherowa. Oprowadził go po zabytkowym ratuszu, prezentując walory obiektu, m.in. salę narad, Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej oraz Izbę Pamięci. Na kaszubskiej ziemi ambasador gościł po raz pierwszy. Jestem po raz pierwszy tutaj na Pomorzu. Jestem od 2010 roku ambasadorem w Warszawie. Tak jakoś się stało, że nie byliśmy się na Pomorzu. Celem wizyty ambasadora Mołdawii było zapoznanie się z funkcjonowaniem miejskiej administracji samorządowej oraz sprawdzenie, jakie korzyści dla miasta wynikają z integracji w ramach Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim chodziło o zacieśnienie stosunków polsko-mołdawskich. Mołdawia jest na drodze do integracji europejskiej. Robimy reformy, które są niezbędne, chcemy się dostosować do wymogów europejskich. Jest ciężka droga i korzystamy z pomocy przyjaciół. Właśnie tu jest mój cel. Znaleźć przyjaciół, w tym i na terenie Pomorza. Ambasador nie krył, że pragnie zaciekawić polską społeczność najważniejszymi mołdawskimi wyborami. Istotne jest także, jak podkreślił, zachęcenie przedsiębiorców polskich do rozkwitu wzajemnej wymiany, wzajemnego handlu. My chcemy zorganizować w taki sposób administrację lokalną, żeby to działało, jak to działa w Polsce. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, sprawy gospodarcze. Mołdawia jest niestety jeszcze mało znanym krajem, chociaż od Warszawy do Kiszyniowa, do stolicy Mołdawii jest 1000 kilometrów, czyli do Gdańska byłoby 1300. A chcemy być obecni tutaj z naszymi winami. Jak pytają panie ambasadorze, a co eksportuje wasz kraj? Ja mówię wino i troszeczkę koniaku. Ale chcemy być obecni na terenie Polski ze świeżymi winogronami, które pachną słońcem. Z naszymi owocami i warzywami, z naszymi innymi produktami, którymi nie konkurujemy z Polską, a się uzupełniamy wzajemnie. Podczas wizyty ambasadorowi Mołdawii towarzyszyła małżonka. Nie omieszkaliśmy zapytać, z czym kojarzy się Polska i jak jako kobieta ocenia kuchnię polską. Kiedy już troszeczkę tak mi się wydawało, że troszeczkę już rozumiem po polsku, to byłam zainteresowana w kuchni polskiej. I spróbowałam przygotować ten żurek, który tak mi się wydaje, że jest dobry, bo wszyscy, którzy przyjeżdżają z mojego kraju i są moimi gośćmi, to zawsze gotuję dla nich ten żurek. I teraz powiem, że w moim kraju są ludzie, którzy też naprawdę lubią, gotują ten żurek w Mołdawii. To taki mały kawałek Polski, to jest teraz u nas w domu i to ja się cieszę z tego powodu. Ambasador Mołdawii i jego małżonka byli też gośćmi starosty wejherowskiego Józefa Reszkę. Zwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Poznali funkcjonowanie nie tylko samego miasta Wejherowa, ale też całego powiatu wejherowskiego.